Cześć! Wracam ostatnio z próby, ponieważ razem z kolegami gramy w kapeli metalowej i nagle ni stąd ni zowąd zrobiła mi się ogromna ochota na pizzę. Dobra, niestety moja ulubiona pizzeria jest już nieczynna, ponieważ mają otwarte tylko do 22, a jest już 22:30, więc na internecie na szybkiego znalazłem jakąś inną pizzerię, zamówiłem pizzę, facet mówi, no do godziny czasu dowieziemy. Kurde! Ale okej, dobra, poczekam, jestem zdesperowany. Po 56 minutach dzwonek do drzwi. Myślę sobie, jest super, 4 minuty szybciej niż facet powiedział, więc nie jest źle. Zapłaciłem, facet wyciąga z tego swojego pojemnika pudełko z pizzą. Patrzę na to pudełko i wygląda tak trochę zmoczone, tak jakby, nie wiem, było spod prysznica wyjęte albo z pralki. No ale myślę sobie, okej, dobra, pogoda była brzydka, padało, więc możliwe, że trochę przemokło. Spoko, nie panikuję. Przynoszę tę pizzę do pokoju, otwieram pudełko i co widzę? Pizza wygląda tak. Jakby facet niósł to opakowanie nie w poziomie, tylko w pionie, czyli całe ciasto, cała pizza zjechała, po prostu zrolowała się. Wygląda to jak jakaś rolada pizzowa albo jakiś naleśnik z pizzy. No to nie zastanawiając się wiele, wybiegam na klatkę schodową, a mamy zapalacze od jakiegoś czasu takie automatyczne, że nie naciskamy sobie przycisków, żeby zapalić światło, tylko jak gdyby to światło samo się zapala na czujniki. No i to jest fajny bajer był, dopóki wszystkie żarówki działały. Teraz połowa z tych żarówek nie działa. No i efekt jest taki, że po prostu można się zabić na schodach, ponieważ nic się nie zapala. Słyszy się tylko zapalacze, które cykają, ale światła nie ma. No więc biegnę po schodach w tych kapciach, starając się nie wyglebić. Wołam, proszę pana, no ale nikt się nie odzywa, więc myślę sobie, facet już wyszedł. Więc już miałem się odwrócić i krzyknąć do mojej Magdy, Magda, wołaj tego ch**a z balkonu. No ale nagle facet z dołu się odezwał, tak, słucham, co się stało? No to mówię, można pana prosić na górę? Facet podszedł, pokazuje mu to ciasto i on tak podrapał się obok głowy, no bardzo przepraszam. No mówię, no fajnie, no dobrze, nic się nie stało, ale chciałbym to oddać, po prostu nie będę tego jadł przecież. No i facet to zabrał i poszedł, no obszedłem się smakiem, zjadłem zupę mleczną, udając, że jem pizzę, więc jej. Druga sprawa jest taka, że jak już wcześniej wspomniałem, gram z kolegami w kapeli metalowej. Gramy od lutego, znamy się już z wcześniejszej kapeli, w której graliśmy, więc jesteśmy dosyć takim zgranym składem. Teraz zaczęliśmy oficjalnie szukać wokalisty. To jest nasze ostatnie brakujące ogniwo w naszej kapeli. I ciągle brakuje nam nazwy. Więc jeżeli macie jakieś pomysły lub sugestie na angielskojęzyczną nazwę, która pasowałaby do kapeli metalowej, to napiszcie w komentarzach poniżej. Ponieważ wszystkie nazwy, które do tej pory my próbowaliśmy wymyślić, okazywało się, że są już zajęte, ponieważ jakieś inne kapele, które już od dawna działają lub nie, mają takie nazwy, więc nie chcieliśmy klonować, więc staramy się wymyślić coś oryginalnego. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, to nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę. Jeżeli Wam się nie spodobał, to zapewne nie zapomnijcie kliknąć łapki w dół. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to subskrybujcie mój kanał. Na razie!